dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to nasz pierwszy filmik z serii filmów o miejscowościach narciarskich w Alpach, w które organizujemy wyjazdy narciarskie jako biuro podróży White Holidays. Za namową naszych klientów zdecydowaliśmy się otworzyć kanał na YouTubie, gdzie będziecie Państwo mogli zobaczyć nasze filmy opisujące miejscowości na narciarskie z ich plusami, jak i minusami. Jesteśmy w Cavalese, mamy, że tak powiem, godziny ranne. Za chwileczkę ruszymy sobie do góry i wjedziemy wyciągiem gondolowym. Następnie przesiądziemy się na krzesełko, żeby wjechać na samą górę na ponad 2250 metrów, gdzie opowiemy Państwu więcej o Dolinie Val di Fiemme, w której dzisiaj się znajdujemy. Jesteśmy już teraz na wysokości 2250 metrów na najwyższym szczycie kompleksu narciarskiego Alpe Cermis, wchodzących w skład Doliny Val di Fiemme. Poza kompleksem narciarskim Alpe Cermis mamy tutaj Val di Fiemme, także Ski Center Latemar oraz Alpe Lucia. I bym zapomniał, warto też tutaj, jak jesteśmy w Dolinie Val di Fiemme, odwiedzić Passo Rollo. Te cztery kompleksy narciarskie składają się na całą Dolinę Val di Fiemme i mamy tutaj prawie 140 km tras narciarskich perfekcyjnie przygotowanych. Tak? Spójrzcie też Państwo, jakie mamy dzisiaj piękne słońce. To tylko potwierdza to, że Włochy słyną z pięknego śniegu, z gorącego słońca, z pięknych kobiet, z Bombardino oraz Veneziano, które oczywiście konsumujemy dopiero po nartach. Jechaliśmy właśnie drugi raz w dniu dzisiejszym wyciągiem gondolowym tutaj na stację przesiadkową. Za chwilę przejdziemy do krzesełka, którym wjedziemy na samą górę na wysokość 2250 metrów i drugi raz w tym dniu zjedziemy sobie z samej góry na sam dół do Cavalese trasą Olimpia o długości prawie 8 km. Jesteśmy teraz w Cavalese, wjechaliśmy właśnie kolejką gondolową, a następnie wyciągiem krzesełkowym na najwyższy punkt znajdujący się tutaj w kompleksie narciarskim Alpe Cermis na wysokość ponad 2250 metrów. Warto tutaj podkreślić, że kompleks narciarski Alpe Cermis wchodzi w skład Doliny Val di Fiemme, która następnie, proszę Państwa, wchodzi w skład mega kompleksu narciarskiego, super kompleksu narciarskiego, który się nazywa Dolomiti Super Ski, gdzie na jednym ski pasie macie Państwo ponad 1200 km tras narciarskich, jak i możecie też na tym ski pasie odbyć jedną z bardziej tutaj znanych tras narciarskich, czyli obkrążyć Sella Ronda. Mamy do dyspozycji trasy niebieskie, czerwone oraz czarne. Łącznie tutaj znajduje się 40 km tras narciarskich, a najbardziej znaną jest trasa Olimpia o długości prawie 8 km. Trasa ta dzieli się na trzy części: Olimpia 1, Olimpia 2 i Olimpia 3. Pierwsze dwie części są oznaczone kolorem czarnym, a ostatni odcinek jest oznaczony kolorem czerwonym. I też na tej ostatniej części dwa razy w tygodniu odbywają się nocne jazdy. Jak już jesteśmy przy trasie Olimpia i przy jej dolnym odcinku, warto tutaj też wspomnieć, że często zawodnicy startujący w Tour de Ski właśnie finiszują na podbiegu na Alpe Cermis, pokonując trasę narciarską Olimpia 3, nie tak jak my z góry na dół, tylko z dołu do góry. Później Państwo zobaczycie, jakie przewyższenia, jakie wysokości muszą pokonywać podczas podbiegów.
Państwa, Dolina Val di Fiemme zaistniała na mapie turystycznej Polaków naszym zdaniem w 2003 roku, kiedy tutaj przez całą Dolinę Val di Fiemme można było słuchać Mazurka Dąbrowskiego, a to wszystko za sprawą naszego rodaka, wybitnego sportowca Adama Małysza, który w roku 2003 zdobywał tutaj złote medale na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich w Predazzo, które znajduje się w Val di Fiemme. Warto też tutaj wspomnieć o Justynie Kołowalczyk, która też na stokach Alpe Czermis, na pierwszym odcinku słynnej trasy Olimpia 3 podbiegała z samego dołu na sam szczyt Alpe Czermis, wygrywając Tour de Ski. Wjechaliśmy ponownie na górę, oddaliśmy dzisiaj już kilka szusów, więc teraz udamy się do schroniska, do restauracji Rifugio Paio. Dzięki uprzejmości tutaj właściciela mamy rezerwację stolika przy samych oknach, z których rozpościera się przepiękny widok na panoramę Dolomitu. Namową pani z działu marketingu tutaj w Cavalese spróbujemy na pewno dzisiaj podczas przerwy na lunch regionalnych żeberek, jak i bombardino przygotowywanego tutaj według specjalnej receptury szefa Michiele. Już po przerwie pojedziemy teraz na dół zobaczyć trasę narciarską, która jest rezerwowana dla grup sportowych przez nasze biuro podróży White Hall Holidays, a następnie zjedziemy sobie niżej, żeby zobaczyć teren narciarski, gdzie najmłodsi nasi klienci, 4-letni, 5-letni, a nawet 3,5-letni zawodnicy stawiają swoje pierwsze kroki na nartach i zaczynają swoją śnieżną przygodę. Slalomu, gdzie możemy prowadzić treningi narciarskie dla grup sportowych, które rezerwują wyjazdy z nami. Pojeździliśmy dzisiaj tutaj na trasach w Cavalese, w Alpe Czermis. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością przygotowanych tutaj tras, utrzymaniem tych tras narciarskich, jak i poprowadzeniem tych tras. Są to bardzo szerokie trasy. Tutaj w Cavalese polecalibyśmy szczególnie narciarzom początkującym, jak i średnio zaawansowanym, oraz grupom sportowym, które chciałyby prowadzić treningi na trasach niebieskich, jak i czerwonych. A teraz co? Pojeździliśmy, troszeczkę jesteśmy zmęczeni, trzeba uzupełnić płyny. Ruszamy na zasłużone małe piwko tutaj do baru. Dziękuję. Tak, Państwo teraz widzą. Fajna, przyjemna, szeroka trasa, idealna do takiego pierwszego zjazdu po lunchu, żeby wszystko się w brzuszku ułożyło. Jesteśmy teraz w Campo di Scuola, gdzie młodzi adepci narciarstwa Val di Fiemme rozpoczynają swoją przygodę z narciarstwem. Mamy tutaj do dyspozycji wyciąg tapetowy, który wozi małych narciarzy tam wysoko na tą górę i tam na tej górze zaczynają swoją przygodę ze sportami śnieżnymi. Oj, chyba nartki muszą pójść na serwis.
Tutaj te trasy w Cavalese są bardzo dobrze przygotowane, natomiast do południa jest dosyć twardo, więc warto przed wybraniem się na narty odwiedzić jakiś sprawdzony oczywiście serwis, bo dużo niestety w dzisiejszych czasach jest firm, które, no, mówiąc delikatnie, nie do końca wiedzą, jak dobrze przygotować nartę do szusowania po twardym. Okej, a teraz Państwo rzucimy sobie okiem, tak żebyście też wy widzieli, jakie tutaj mamy traski. Jesteśmy właśnie na trasie narciarskiej Olimpia, Olimpia 3. Jest to właśnie ta trasa, o której wspominałem dzisiaj jeszcze z rana na górze, że właśnie na jej dolnym odcinku rozgrywany jest finisz Tour de Ski, czyli narciarze biegowi z dołu, z Cavalese wspinają się na górę, żeby zdobyć Alpe Cermis. Chcecie Państwo zobaczyć, jak trudna to jest trasa, jak wyczerpujący jest to wysiłek. Wracamy już gondolką do Cavalese. Za chwileczkę złapiemy sobie skibusa, pojedziemy do naszego hotelu, żeby się zregenerować, żeby jutro z samego rana już o 8.30 wystartować do Oberegen, żeby zwiedzić rejon narciarski Ski Lateman. Jesteśmy w Predazzo, za mną widać dolną stację kolei gondolowej wożącej na kompleks narciarski Ski Center Latemar, a tuż za dolną stacją kolei gondolowej widzicie Państwo kompleks skoczni na narciarski Trampolino d'Alben. Za chwileczkę pójdziemy do wyciągu narciarskiego, do kolejki gondolowej i wjedziemy tą gondolką znajdującą się za mną do góry na trasy kompleksu narciarskiego Ski Center Latemar. Wjechaliśmy właśnie z Predazzo wyciągiem gondolowym tutaj do góry, do kompleksu narciarskiego Ski Center Latemar. Za chwileczkę wjedziemy krzesełkiem, które jest za mną, na grań i przejedziemy do kolejnej miejscowości, czyli Pampeago, a następnie Oberegen, czyli dwóch kolejnych miejscowości, które wchodzą w skład kompleksu narciarskiego Ski Center Latemar. Na górnej stacji wyciągu gondolowego z Predazzo mamy Campo di Scuola, gdzie najmłodsi adepci narciarstwa mogą rozpocząć swoją przygodę ze sportami śnieżnymi. W Ski Center Latemar mamy do dyspozycji 50 km tras narciarskich, bardzo nowoczesną infrastrukturę wyciągową i nowy system do naśnieżania. Ostatnio we Włoszech nie było dużych opadów śniegu. Możecie Państwo za mną spojrzeć, jak dobrze przygotowane są trasy narciarskie. Znajdujemy się na ponad 2200 metrów. Jak Państwo widzicie za mną, tam w tych niższych partiach nie ma śniegu, bo ostatnio we Włoszech po prostu śnieg nie pada, ale mimo tego tutaj w Ski Center Latemar trasy są perfekcyjnie przygotowane. Mamy dzisiaj 20 lutego 2020 roku, śnieg nie padał prawie od 3 tygodni, a wszystkie trasy są czynne. Za mną rozpościera się przepiękny widok na tereny narciarskie Pampeago. Macie tutaj Państwo do dyspozycji snowpark, jak i Campo di Scuola, czyli miejsce dla najmłodszych narciarzy. Chciałem Państwu pokazać, dlaczego tak chętnie turyści z całej Europy przyjeżdżają do Val di Fiemme, a konkretnie do Ski Center Latemar. Właśnie dlatego, dla szerokich tras narciarskich, idealnie przygotowanych. Thank you.
ostatnią gondolką, zmęczeni po całym dniu szusowania na trasach narciarskich Ski Center Latemar, wracamy na dół. Może nie najmłodsze, ale jakże wygodne wyciągi krzesełkowe w Alpe Lucia. Wjechaliśmy teraz na trasy narciarskie ośrodka narciarskiego Alpe Lucia. Proszę Państwa, jestem pod ogromnym wrażeniem. Spójrzcie sami, jakie tutaj mamy widoki. Tutaj po mojej lewej stronie widzimy najwyższy szczyt do Dolomitów, Marmoladę, ponad 3300 metrów. A za moimi pracami już charakterystyczny obrazek dla Dolomitów. Ośrodek narciarski Alpe Lucia ma do dyspozycji 25 km tras narciarskich. Może nie jest to zbyt wiele, ale powiem Państwu, że te trasy są bardzo dobrze przygotowane. Najmłodsi adepci na narciarstwa znajdą tutaj wiele terenów czy obszarów przeznaczonych, żeby nie tylko jeździć na nartach, ale też żeby się tymi nartami bawić. Mogą skorzystać z małych snowparków, jak i border crossów dostosowanych do ich wieku i ich umiejętności. Chciałbym się z Państwem podzielić moimi spostrzeżeniami na temat każdego z ośrodków wchodzących w skład Doliny Val di Fiemme. Dla narciarzy, którzy chcą spędzać cały dzień na stoku, polecałbym część tras narciarskich znajdujące się w systemie Ski Center Latemar. Tam macie Państwo do dyspozycji bardzo nowoczesne wyciągi oraz 50 km tras narciarskich. Natomiast dla narciarzy jeżdżących całymi rodzinami, szczególnie z małymi dziećmi, polecałbym ośrodek narciarski Ski Area Alpe Lucia. Tutaj jest niewiele kilometrów tras narciarskich, ale są to trasy bardzo bezpieczne i szerokie. A infrastruktura wyciągowa jest również bezpieczna dla dzieci, co na pewno stanowi duży plus. Nie możemy zapomnieć o Alpe Cermis i jej najdłuższej trasie Olimpia, prawie 8-kilometrowej. Warto też podkreślić, że każda z miejscowości wchodząca w skład Val di Fiemme oferuje bardzo bogatą bazę hotelową. I to już od Państwa będzie zależało, czy będziecie chcieli być zakwaterowani w pensjonacie, czy w hotelu 3, 4 czy 5-gwiazdkowym. Warto też się zastanowić przy wyborze oferty, czy będziecie Państwo mieli hotel usytuowany tuż przy wyciągu, czy będziecie dojeżdżać z którejś z satelickich miejscowości znajdujących się w Dolinie Val di Fiemme. To już musicie Państwo sami zdecydować. Narciarstwo jest pięknym sportem zimowym, więc jeśli nie wiecie Państwo, gdzie wybrać się na wakacje, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.whiteholidays.pl i zapoznania się z naszą bogatą ofertą wyjazdów zimowych. Jeśli spodobał się Państwu nasz film, zapraszamy do lajkowania i komentarzy. Również mile widziane są sugestie, jakie inne ośrodki narciarskie we Włoszech chcielibyście Państwo z nami zobaczyć. Aby otrzymywać powiadomienia na temat naszych nowych filmów, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już niebawem na trasach narciarskich.